10 minut po 11. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Co się stało? Jak mam prowadzić audycję, czy być w audycji, uczestniczyć, jak mam cały kabelek od słuchawek znowu skręcony? Panie Tomku, ale redaktor sam sobie przygotowuje stanowisko pracy. No czyli tak. Przychodzi, patrzy, co się wokół niego dzieje. A może wypadałoby zostawić stanowisko w porządku po sobie, poprzedni redaktor. W ferworze walki, jak wychodzimy, rzucamy te słuchawki. Zakręcone. A potem sobie odkręcę. Jak będzie przerwa, to ja sobie odkręcę ten kabelek, bo nie lubię takiego skręconego kabelka. Miałem taką obsesję przy telefonie. Pamięta pani telefony stacjonarne i te kabelki takie poskręcane? Takie? Panie Tomku, ile miałem razy obsesję. Ta słuchawka mi krzywdę wyrządziła, tak? Bo jak się naciągnie, to ona uderza w twarz. Aha. Do tej pory to mam na biurku. Tak? A jak ma pani ten na kabelku przy telefonie? Mhm. Aha. No tak, taki stacjonarny ciągle jeszcze to mamy nie, tutaj. To, a w radiu? W radiu, w radiu mamy stacjonarny. Zapomniałem o takich telefonach. No właśnie, my ciągle mamy i ja ciągle chcę gdzieś pójść z tym telefonem stacjonarnym. No tak, a tak jest, no tak, rozumiem. Różne rzeczy się dzieją. Proszę tak. Państwa, za moment oczywiście zapytam pana Tomka, co tam panie Tomku, ale jeszcze wcześniej powiem, że Marek Kołodziej dba o to, żebyśmy pięknie wyglądali na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Jest z nami także Ksenia Burkhardt, która odpowiada za kontakt telefoniczny z państwem. Z radością telefony będzie łączyła 17 i 7 dwójek. Można także pisać maile jazdamałparadio.rzeszow.pl. Można także komentować na naszym fanpage'u na Facebooku i oczywiście czatować na kanale YouTube. Pan Roman, dzień dobry, mówi radosne. I pani Katarzyna także cieszy się na wesołą godzinę i już jesteśmy pod presją, żeby było wesoło. Może będzie. Im bardziej człowiek się stara, tym gorzej wychodzi, nie? To tak prawda, bywa. To prawda. No, nie, trzeba być sobą, to będzie najlepiej. No i dobrze, no to bądźmy sobą. Najbardziej wiarygodni. Co słychać, panie Tomku, jak się jechało do radia, jak minął tydzień? Jak pani i państwo założyliście, pogoda jest taka sobie, prawda? Także jechało się słabo, jeszcze szczególnie ten poranek, jak było trochę szyby zamarznięte, deszcz, także nie wiadomo, czy to marznie, czy nie marznie na ciemno drodze. Ciemno było dzisiaj wyjątkowo. Ciemno, trochę tak, no cały czas tak jest niesympatycznie, no, ale, nie, to, znaczy w sumie to o tym. Mam dwa spostrzeżenia. Pierwsze spostrzeżenie z tego tygodnia, gro ludzi jeździ na światłach do jazdy dziennej. Drodzy słuchacze, przypominajcie wszystkim, albo jak jedziecie z kimś, to zapytaj się, masz światła dzienne, czy masz światła mijania, bo pada deszcz, pada mrzawka, bo są małe opady śniegu. Musimy wtedy jeździć na światłach mijania. Nie możemy jeździć na światłach dziennych. Wiem, że niektóre auta, te nawet, które mają automatyczne przełączanie się świateł z dziennych na mijania, nie zawsze wyczuwają ten mały deszcz. A przepis nam mówi jasno, że jeżeli mamy zmniejszoną przejrzystość powietrza, musimy włączyć światła mijania. Także pamiętajmy o tym dla własnego bezpieczeństwa, żeby włączać światła mijania. No i drugie moje spostrzeżenie, znowu to samo, co tydzień temu mówiłem, o tym samym, o kierunkowskazach. Brakuje słów. Brakuje słów, spróbować. Ale powiem moją sytuację. Jadę z kursantką, mamy zawracać na ulicy Warszawskiej. Ona zaczyna zwalniać przed tym miejscem do zawracania, czyli przed tym łącznikiem łączącym dwie jezdnie, nie włączając kierunkowskazu. Więc ja mówię do niej, że te pojazdy, które są za tobą, nie wiedzą, po co ty zwalniasz. Nie wiedzą, co ty chcesz zrobić. Czy ty masz jakiegoś pieszego przechodzącego przez jezdnię niewłaściwie? Czy ty masz jakąś przeszkodę na jezdni? Po co ty zwalniasz? Pokaż im, bądź czytelna dla nich. Za nami jechał samochód granatowy. Ja mówię, ten samochód za tobą nie wie, dlaczego ty zwalniasz. Uświadom go, pokaż mu. No, włączyła kierunkowskaz. Ja mówię, na pewno się zirytował ten kierowca tym, że ty nie włączyłaś tego kierunkowskazu. Co zrobił kierowca? W momencie, gdy zobaczył nasz kierunkowskaz, to, że będziemy jechali w lewo, to bez kierunkowskazu zmienił pas ruchu na prawy, a potem przejeżdżając obok nas, zmienił pas ruchu na lewy, również bez kierunkowskazu. Czyli pokazał pani tak. Kursantce, jak człowiek się czuje, prawda? Może się czuje, albo był tak, nie wiem, że może nie trzeba tych kierunkowskazów, bo widział, że my nie mamy, to ja może... Ja tutaj wyczułam chęć nauki. Nauki, tak? Nauki, żeby pokazać kursantce, no jak właśnie. Się czuje kierowca, kiedy ten inny robi różne manewry, nie włączając kierunkowskazu. Tak, właśnie. Że nie wiemy, nie, inni uczestnicy ruchu tak. Muszą widzieć wszystko, co my chcemy zrobić. Wiecie pan, ja zakładam, że kierowcy są mądrzy. Są mądrzy i chcą edukować. Tak jak edukując. Pan edukuje innych i jest pan mądry. Z edukacją to jeszcze okej, z tym drugim to tam polemizował. Bywa się, bo mądrym się bywa, mądrym się nie jest cały czas. Mamy telefon, witamy, dzień dobry. Ho, 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 pani Mikołajowa, pani Bernadetko, nadal jest pani grzeczna. Witamy serdecznie, co dobrego? Co dobrego. Panie Tomku, czy pan był grzeczny? Ile pan trąbił ostatnio?
Ja cały czas jestem grzeczny, a trąbię non stop. Pan Mikołaj obok jest, wrócił w nawiązaniu do tematu. Pytanie do pana Tomka. Tak. Stoimy na tym skrzyżowaniu. Stoję. Gotuje mi się tutaj. Przede mną stoi pan. Już omawialiśmy to, ale ja po prostu muszę koić nerwy. Proszę. Przede mną stoi pan, stoimy na skrzyżowaniu, gdzie jest prosto i w lewo. Mhm. Ja jestem druga, jest zielone. Ja mam kierunek, że skręcam w lewo. Mhm. Pan jedzie prosto, prosto, prosto. Ja już się, no bo jedzie prosto, prawda? No to już pani skręca. I jak skręcił już, no to włączył ten kierunek. Proszę o spokojne wytłumaczenie, dlaczego nie mogę trąbić. Mogę, mogę. Pan Tomek, mogę, ja mogę, pani mogę. Może pani, to oczywiście. Pan Mikołaj, tak samo, pan Mikołaj już po prostu jak jedzie tymi saniami, to te jego renifery dostają spazmów. No ja się nie dziękujemy dziwię wcale. Serdecznie za ten telefon. Mhm. Więc może pani trąbić, dlatego że ten przed panią stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, tak? On sugeruje pani, że pojedzie prosto, więc pani go, pojazd jadący prosto, pani próbuje wyprzedzić z lewej strony, no bo skoro jedzie prosto, to pani jedzie szybciej od niego, bo chce pani jechać w lewo, a on w ostatniej chwili włącza kierunkowca, też jedzie w lewo, więc on zagraża w bezpieczeństwie ruchu drogowego. No jak najbardziej należy trąbić w takiej sytuacji. Powiem może panu, to wyedukuje tego że pana. Że bliska mi osoba boi się trąbić. Pytam, dlaczego boisz się trąbić? A on mówi, bo uczyli, że nie wolno. Jak nie wolno? Trzeba. W momencie bezpośredniego zagrożenia trzeba. Kiedy jest bezpośrednie zagrożenie? Jeżeli jedziemy, załóżmy, autem. Jedziemy, niech będzie jałowego, tak? I auta wyjeżdżają nam z parkingu. Przecież one nas nie widzą. Tam samochody są poparkowane jeden obok drugiego. Jeżeli ten samochód wyjeżdża, nas nie widzi, nasz sygnał dźwiękowy, jeżeli my go użyjemy, spowoduje to, że on się zatrzyma, prawda? On nie będzie wiedział, czy to na niego, czy nie na niego, ale on na pewno zatrzyma się i zacznie się rozglądać. Więc nie czeka na zdarzenie, tylko wyprzedzamy to myślami. Tak jak mówiłem wcześniej o tej pani, która widziała pojazd cofający i czekała, że on się zatrzyma, bo on ją widzi, ona stała na jego drodze, jak on cofał. I też nie zatrąbiła. Gdyby zatrąbiła, pan by się zatrzymał, rozejrzał, o kurczę, coś za mną stoi, nie mogę cofać dalej, albo pojadę do przodu, albo coś tam wymyślimy. A ta pani czekała, mówi, na pewno mnie widzi, to na pewno we mnie nie wjedzie. No i wjechał, bo nie zatrąbiła. Trzeba trąbić. A propos kierunkowskazów, pani Ewelina napisała, brak włączonego bo pod naszym postęp na ten temat, że będziemy rozmawiać dziś o irytujących zachowaniach kierowców, więc panią Ewelinę irytuje właśnie brak włączonego kierunkowskazu przy wyjeździe z ronda. Omawialiśmy tę kwestię w ubiegłym tygodniu. Bardzo irytujące. W ogóle wyprzedzanie, omijanie bez informowania kierunkowskazem. Tak. Może tak powiemy, jak mówi przepis. Przepis mówi, że mamy włączyć kierunkowskaz w dwóch sytuacjach. Jeżeli zmieniamy pas ruchu lub kierunek jazdy. Jeżeli jedziemy w lewo lub w prawo, włączamy kierunkowskaz. Nieważne, czy jedziemy główną w lewo czy w prawo, czy jedziemy główną czy podporządkowaną. Jeżeli w lewo, w prawo, to na pewno trzeba włączyć kierunkowskaz. Jeżeli omijamy jakiś pojazd albo jakąś przeszkodę, przepis mówi, że mamy zachować bezpieczną odległość od tej przeszkody lub tego pojazdu. Więc jeżeli przekraczamy oś jezdni, włączamy kierunkowskaz. Kiedy jeszcze go włączamy? Włączamy go zawsze wtedy, żeby być czytelnym dla innych uczestników ruchu. Na przykład, jeżeli jedziemy i chcemy zatrzymać się przy prawej krawędzi, nie zmieniamy pasa ruchu, nie zmieniamy kierunku jazdy, ale jeżeli będziemy hamowali do prawej krawędzi bez kierunkowskazu, to pojazd za nami będzie myślał, nie wiem co, czemu on hamuje, czemu zwalnia, czy ma pieszego przed sobą, którego ja nie widzę, czy ma psa, czy ma dziurę w asfalcie, czy co się dzieje, dlaczego on zwalnia i będzie zwalniał za nami. Jeżeli zobaczy ten kierunkowskaz, który włączamy grzecznościowo zupełnie, bo przepis mówi, że tylko włączamy, powtórzę, zmieniając pas ruchu albo kierunek jazdy, więc jeżeli włączymy ten kierunkowskaz grzecznościowo, że robimy coś do prawej, no to ten za nami jadący będzie myślał sobie albo staniemy przy prawej krawędzi, albo skręcimy gdzieś w prawo w jakiś wjazd, powiedzmy na posesję, albo staniemy prawym bokiem na chodniku, prawda? Czyli zrobimy coś w prawo i wówczas on reaguje, włącza lewy kierunkowskaz, nas wyprzedza. I już. Też, czyli używanie kierunkowskazów to też jest obowiązek kierowców. No oczywiście. No i jeszcze ważne, żeby wspomnieć, że mamy je włączać zawczasu i zdecydowanie. Co znaczy zawczasu? Wcześniej, zanim wykonamy manewr. Przepisy nie mówią jasno, kiedy przed skrzyżowaniem, zawczasu. No tak, żeby to sens miało,
właśnie, tak jest. Ja kursantom mówię mniej więcej 30-50 metrów od skrzyżowania powinniśmy włączyć kierunkowskaz, żeby być czytelnym. Bo jeżeli włączymy ten kierunkowskaz 200 metrów przed skrzyżowaniem, no to każdy, kto na nas patrzy, pomyśli sobie, pewnie zapomniał wyłączyć kiedyś tam i jedzie na tym kierunkowskazie, więc nie wiadomo, gdzie my pojedziemy. No czasami zbyt wczesne włączenie kierunkowskazu wprowadza w błąd. Oczywiście. Po prostu. No, może być jeszcze jakiś wcześniej wyjazd jakiś, jakiś wjazd, nie wiem, na posesję do jakiegoś obiektu przydrożnego, że możemy wprowadzić kogoś w błąd, kto stamtąd wyjeżdża, a my mamy kierunkowskaz zbyt wcześnie włączony. Wczoraj ktoś chciał mnie wprowadzić w taki błąd, ale się nie dałam, bo za wcześnie włączył kierunkowskaz, ale pomyślałam, ty na pewno tu nie skręcisz, tylko skręcisz dalej. Trzeba wyczekałam. Być czujnym, tak, trzeba być czujnym. Pan wie, że ja jestem czujna. Wiem, trzeba być czujnym. Czuwaj. Trzeba być czujnym, dlatego trzeba patrzeć na zachowanie kierowcy. Jeżeli kierowca włączył kierunkowskaz, a nie zwalnia, no to wiadomo, że on tutaj nie będzie zjeżdżał, prawda? Jeżeli włączył kierunkowskaz, a głowa jego się nie porusza, nie patrzy, nie obserwuje, to znaczy, że on chce jeszcze dalej do przodu gdzieś tam jechać. Trzeba ich bardzo uważnie obserwować. Ładne z tą głową. Głowa, ręce na kierownicy jak układa, to wszystko na to trzeba patrzeć. To jest taka psychologia jazdy. No jest psychologia obserwacja jazdy samochodem. Może, psychologia. Kolejny telefon, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy panią. Bardzo, bardzo gratuluję właśnie tej magii czarnoksiężnika, że trzeba przewidywać na nieuwagę czy na kilometrowe włączanie kierunkowskazu. Jadę i pykam. Tak się zdarza, ale ja jestem słuchaczem właśnie Radia Rzeszów i tak się właśnie dzisiaj rozczytałam w prasie i tak sobie pomyślałam, oj, dobrze by było, żeby było w radiu podkreślane to i edukacja właśnie o kulturze jazdy, a zwłaszcza teraz przed świętami nam to bardzo, prawda. Bardzo potrzeba. To bardzo prawda. Jestem właśnie troszeczkę poirytowana, że ta kultura jednak upada. I to i u młodych ludzi przede wszystkim, bo oni są szybsi, oni są sprawniejsi umysłowo, oni mają szybszy refleks, a nie szanują właśnie tych kierowców z lat, którzy zdobyli to prawo jazdy w latach nieco dawnych. No ale ta kultura każdego powinna. Najbardziej co mnie zadręcza, to, że nie ma tej kultury na drodze głównej z drogi podporządkowanej. W Ameryce ja się spotkałam, że jadę główną ulicą i jeżeli jest podporządkowana i jest sznur czekających, oczekujących samochodów, to dobrze by było, żeby tak zastosować właśnie, czy w kodeksie, czy co. Cztery samochody przejeżdżają główną ulicą i puszczają jedno z podporządkowanej. I naprawdę nie tworzą się korki, jest ten rozjazd bardzo dobry. Ale co mnie zadręcza? Zadręcza mnie, że tak bardzo pięknie podkreślacie o tym bezpieczeństwie. I mam taki artykuł właśnie Balanga Waudi, artykuł w gazecie. No i ja jestem rozdrażniona, że kierowców, którzy piją alkohol i siadają za kierownicę i narażają drugiego człowieka na utratę życia, to jest niedopuszczalne. I uważam, że nie ma litości dla takiego człowieka. Decyd, do widzenia. Zabieram ci prawo jazdy, czy ty jesteś posłem, czy ty jesteś radnym, czy ty wodzisz jakieś dyrektorskie stanowisko kierownicze. Nie ma. Dla wszystkich powinno być niesamowity rygor i kara. Też tak żeby uważamy. Żeby dać, tak. Proszę panią, ostrzeżenie dla tych, którzy ubiegają się, czy startują, czy jeszcze mają pomylone w głowie, jak mają się poruszać. Bardzo pani dziękujemy za ten telefon. Serdecznie wszystkiego panią dobrego pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Kultura jazdy to temat, który zawsze bardzo nam leży na sercu. Ale wie pan co, ja bym się nie zgodziła z naszą słuchaczką, ja że jest nie. Aż tak źle. Nie, ja znaczy, ja wiem, o czym pani mówi. Pani mówi o tym, że młodym ludziom się śpieszy i na tych starszych kierowców, którzy jadą wolniej, którzy coś tam gdzieś tam się ślimaczą albo nie są na tyle sprawni, oni zaczynają trąbić, zaczynają się irytować, zaczynają machać rękami, albo widać po nich, że coś tam sobie dziamgolą, tak, pod nosem. I chyba to panią drażni. No ale to taki mamy świat, takie mamy tempo życia, wszyscy się śpieszy, wszyscy próbują jak najszybciej. Wszyscy pokojnie gdzieś próbujemy jechać. Ale z tym wpuszczaniem z podporządkowanej, jakie pan ma obserwacje? Powiem tak.
My, jako instruktorzy, może powiem za siebie, ja jako instruktor nie mogę uczyć kursanta, żeby jadąc drogą z pierwszeństwem przejazdu zatrzymywał się i wypuszczał pojazd z podporządkowanej ulicy. Nie mogę, po prostu stwarza zagrożenie, bo każdy pojazd, który jedzie za mną, jeżeli ja hamuję, zwalniam, to on nie wie, dlaczego ja hamuję, dlaczego ja zwalniam, co ja robię, po co ja to robię, więc istnieje zagrożenie w bezpieczeństwie. Dlatego tego nie uczymy, ale uczymy tego, że jeżeli jest korek, jeżeli my jesteśmy na głównej i ten ruch jest bardzo powolny, to wtedy wypuszczamy pojazdy z podporządkowanych ulic. I tego uczymy. Ja zawsze kursantowi, jak dojeżdżam, mówię, masz pojazd z prawej strony, wypuścisz go czy nie? I różne bywa. Nieraz powiedzmy kursant mówi, nie pojadę. Ja mówię, jeżeli ty pojedziesz, go nie wpuścisz, to następnym razem on ciebie nie wpuści. Jeżeli ty go wpuścisz, to on poczuje tą dobroć i następnym razem ciebie wpuści. Albo prawda? Kogoś innego, bo to też jeden do jednego. Oczywiście, na to liczyć. Dobra, pan, jako Tomasz Pogroszewski prywatnie, nie, wpuszcza? Nie wpuszczam. Jeżeli jadę, nie? Z podporządkowanej pan nie wpuszcza? Nie, jeżeli jadę drogą główną, jadę dynamicznie, nie ma żadnego korka, żadnych przeszkód. Ale ja mówię to... o korkach. Ja mówię o korkach. Oczywiście. Ja nie mówię o sytuacji, że dopiero ktoś podjechał na podporządkowaną i dosłownie sekundę czeka. Ale ja pani nie mówi mówię o czym innym. Pani mówiła... A ja mówię, już teraz uogólniłam. Okay. W ogóle, Bo pani mówiła, że jeżeli na podporządkowanej stoją cztery auta, to żeby ten na głównej zatrzymał się i te cztery auta wpuścił potem i tak nie, dalej. Ja to tak inaczej dalej. Zrozumiałam, żeby cztery auta przejeżdżają i wpuszczają teraz jeden samochód z podporządkowanej. Tak. W ten sposób. W momencie, gdy na podporządkowanej jest korek, ale tak. Na głównej tego korka nie ma, jest tak? Jest na głównej korek. A, jest, no to ja, nie, to w ogóle jeden w jeden ja bym ja jechał też jeden wtedy. Jeden w jeden. Jeden od nich, jeden od nas. Ale nie jeden, od nich, jeden i pięć z podporządkowanej. To no już nie, mnie denerwuje. Nie, to też mnie drażni. Pewnie, po co? Każdy niech swoje odczeka. Dobrze, panie Tomku, dobrze, tak. W sensie takim, że dogadaliśmy super. Zgodziliśmy się jak zwykle zresztą. Przepraszam, że tak może zareagowałam jakby, dobra, koniec. Przepraszam, nie o to mi chodziło. Korespondencja od naszych drogich czatujących na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube. Witam w ten ponury dzień, pisze Aniesia, ale już wychodzi słońce, zaczyna się jazda kontrolowana. Pan czyli Karol, my słoneczko jesteśmy, tak? Takie dwa słoneczka, dwa. Dwa słoneczka. Pan Karol, dla mnie przykładem irytującego zachowania kierowców jest omijanie korka przy parkingu przy rondzie Jana Pawła II, jadących od ulicy Warszawskiej w kierunku wiaduktu Tarnobrzeskiego. Mhm. Nie wiem, o czym pan mówi. Tam jest taki parking, który można korek objechać przez ten parking, tak, prawda? Tak jest. No, może być to irytujące, że ktoś wyczuł taki spryt i tamtędy pojechał. No, ale nic złego w sumie nie robi, prawda? Każdy spryt może taki wyczuć, no i wtedy na tym parkingu się stworzy korek, jak wszyscy będą próbowali sprytnie ten korek ominąć, który robi się tam właśnie przy rondzie. A słyszeliście państwo, że pracuje się to pan Marcin nad ustawą, która ma znieść konieczność przyklejania tych małych naklejeczek na szybie z numerem rejestracyjnym. Czy to dobry pomysł? No i właśnie pan Bogusław odpowiada, a komu ta naklejeczka jest potrzebna i do czego? Ja też właśnie nie wiem, do czego. A pan Marcin twierdzi, no właśnie nikomu. Chyba jak tablice rejestracyjne ktoś ukradnie, to ta naklejeczka zostanie, może po to jest potrzebna, nie wiem. Ale skoro możemy jeździć bez dowodu rejestracyjnego, tak, to po co naklejeczka na szybie? No może właśnie dlatego naklejeczka, bo nie mamy dowodu rejestracyjnego. No mamy tablice rejestracyjne. Prawda? Mhm. To jest takie mini tablica. Ja się pani nad tym zastanawiałem, że jeżeli zostanie skradzione auto, a my nie musimy mieć dowodu rejestracyjnego, tak? Czyli złodziej nie ma dowodu rejestracyjnego, ukradł nam samochód, jedzie sobie tym samochodem, policjant go zatrzymuje, tak? Mówi prawo jazdy, on mu daje prawo jazdy, dowód rejestracyjny nie muszę mieć, tak? Tak? Czyli to samochód kolegi, no to niech pan jedzie dalej z Bogiem, tak? Ja myślę, że policjanta ma swoje metody operacyjne. A, na złodzieja takiego? Tak. Ja myślę, że dają radę chłopaki. W nowych mundurach szczególnie, nie? Mogą dawać. W nowych mundurach. W nowych mundurach. Teraz im lepiej idzie, Roman. No, przecież podwyżki też dostali. Frażerki. Podobno. Tak, podwyżki. No dostali. Jeszcze mamy informację następującą od pani Aniesi, a mnie również często irytuje osoba, która włączy kierunkowskaz i jedzie z 200 metrów i kiedy myślę, że zapomniał wyłączyć, nagle jednak zaczyna skręcać. No tak. No pamiętajmy o tym, żeby te kierunkowskazy włączać w odpowiednim momencie, czyli tak jak mówiłem, nie wprowadzać nikogo w błąd. To jest najważniejsze. Bądźmy czytelni dla innych. Pan Piotr, przepraszam za spóźnienie, ma usprawiedliwienie od lekarza. No, bo już czekam tu na pana i pan Tomasz również czeka i pyta, gdzie pan Piotr? A od pana Piotra mamy jeszcze maila. Pan Piotr również się usprawiedliwia. Nie słuchałem w tamtym tygodniu, bo miałam katar.
Zdrowia życzymy, panie Piotrze, teraz o katarek łatwo. Dlatego napiszę dziś. Otóż ja pochodzę z Lublina i tam robiłem prawo jazdy, a Lublin jest jeszcze bardziej górzysty niż Rzeszów. I kiedy się uczyłem jeździć, to mnie instruktor niemalże od pierwszej lekcji uczył, że zawsze, żeby zawsze stać na ręcznym. Szczególnie, że szybciej i bezpieczniej się rusza pod górę z ręcznego niż z nożnego. I tak stoję na ręcznym albo bez. No tak, ale to można wprowadzić fazę ruszania z hamulca tego ręcznego, czyli awaryjnego, ale to dopiero w późniejszym czasie. Na pierwszych zajęciach nie ma możliwości wprowadzenia takiej opcji, bo kursant jeszcze nie czuje tego wszystkiego, więc dlatego stoi na hamulcu. Ale myślę, że w ogóle chodzi tak o zasadę pewną, że zawsze stajemy na ręcznym. O to pewnie panu Piotrowi chodzi. Możliwe. No mój mąż też ma taką teorię, że zawsze na ręcznym. Ja nie. Luz i na ręcznym. Ja nie właśnie. Ja na ręcznym nie, ja stoję na hamulcu nożnym. Nie wiem, czy to ma znaczenie wielkie. No ma znaczenie dla tego pana, którego oślepiamy, tak? Jak stoimy na tym nożnym. Hamulcem, tak. Hamulcu to oślepiamy. Chociaż mnie to trochę denerwuje, bo później startuję z zielonego. A wie pan, że ja się lubię trochę ścigać, jak ktoś staje obok mnie, a ja tym swoim małym szerszeniem. Ale on wie, że pani z nim ściga, czy nie wie? Nie, nie wie. Nie, bo ja się kamufluję. I wtedy pani wygrywa, nie? Mm-hmm. No i słuchaj, ale czasami tak jest zerkam. Jest satysfakcja. Tak zerkam. I on też wie, że ja wiem. To ja wiem, to ja wiem. Ja mam taką osobę blisko mojemu sercu, no, która i wszystko ma jasne. Podobnie. Tak. Ale ja, och, jaka to frajerko. Później mój mąż patrzy, jakie jest spalanie. Mhm. No, bywa po co patrzeć? Mówię lepiej mu, nie patrz. Nie, mówię nie mu, patrz. Lepiej nie wiedzieć. Witamy, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, witamy serdecznie. Proszę panie, tak. Ja mam pytanie do pana Tomka, bo mnie się kończą w dowodzie rejestracyjnym po te kratki na podbijanie tego przeglądu. Mm-hmm. Czy ja mam wymieniać dowód, czy... Tak, będzie pan musiał wymienić. Z tego, co ja kojarzę, to jest w ten sposób, że jedzie pan na przegląd. Na przeglądzie panu dają taką karteczkę, że pan przegląd ma, może pan jeździć i musi pan z tym dowodem, z tą karteczką iść do Wydziału Komunikacji i wydadzą panu drugi dowód. Aha, tak aha. Kojarzę taką sytuację z mojego życia. No z kolei po prostu, jeśli nie potrzeba dowodów, no to... Aha, nie musi pan mieć go. No tak, no w sumie, no w sumie, no dobrze pan mówi. W sumie po co? Karteczkę mam, przegląd jest, w ewidencji w CEPiK-u istnieje, policjant sprawdza, przegląd jest, a dowód rejestracyjny, no tak, no po co? No żeby no sobie właśnie, mieć w domu. Dlatego się pytam, no bo to jest ciekawe, no bo po prostu no tak. Skoro nie potrzeba dowodu... Nie trzeba mieć. No to, nie wiem... To po co pieczątka? Nie powiedzieli, czy trzeba wymieniać, czy nie trzeba a może wymieniać. Powiedzieli. A może gdzieś powiedzieli, my to sprawdzimy dokładniej, bo może powiedzieli. No, my ale, sprawdzimy za tydzień, powiemy, dobrze? Po co dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Ale proszę po co państwa, pieczątka w dowodzie? Żeby była. Ale jak nie ma miejsca? No ale ktoś te pieczątki stawia. Ale po co ma stawiać jak dowód no, ale w domu? Ale to pracę ma. No ma, to tą karteczkę wystawi. Że przegląd przeszedł. Myślę, że to jest poważniejsza sprawa. Gdzieś jest, ale to jest różnica, gdzie się stawia pieczątkę. A może on w tym CEPiK-u zapisze, że dowód do wymiany, że trzeba wymienić dowód. No ale to co, policjant powie, wymienił pan dowód, wymieniłem, w domu leży nowy z pieczątką. Myślę, że tam jest też informacja, że wymieniony albo nie wymieniony. Oni wszystko o nas wiedzą, wszyscy wszystko o nas wiedzą. Telefon, który pan ma, wszystko o panu wie. A i rozsyła te informacje nie, innym. Nie, ale jestem takim pioneczkiem, że tam niech sobie rozsyłają. A ja też tak sobie myślę. Proszę państwa. Się martwią ci ważni tacy, nie tam, ja się będę martwił. Chwilę przerwy i wracamy. Nie przejmując się niczym. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. No i pan Daniel nam wszystko rozjaśnił. Naklejka fajnie się odbija na zdjęciu z fotoradaru, w razie gdyby tablica była zabrudzona i nieczytelna. Nie bez powodu ma tło odblaskowe. Dlatego dobrze pod piórem wycieraczkiem wozić ulotkę spod hipermarketu. Dobre. Albo można liść taki mokry nakleić z drzewa na stałe. No przed chwilą. Właśnie, tak spadł sobie. Dobre. Pan Witold z Londynku. Pieszczotliwie bardzo. Ciekawa, jaka pogoda w Londynie. Mogę pani na chwilkę przerwać? Ale pamiętacie państwo, że zabrudzona tablica rejestracyjna nieczytelna to jest mandat. Czyli jeżeli będzie, powiedzmy, policjant nas zatrzyma i ta tablica będzie zabrudzona, bo tak myślałem, zabrudzę tablicę, liść przykleję, tak, i fotoradar mnie nie złapie. Ale za to może być mandat, że jest nieczytelna. I przepraszam. Proszę. To było bardzo ważne. Bardzo. Pan Witek. Odnośnie stania na przykład w korku na luzie i hamulcu ręcznym, trzeba pamiętać o tym, że ktoś dojeżdżający do korka, na przykład za nami, nie widzi świateł stop w naszym pojeździe i przy słabej widoczności może być bum. Także moim zdaniem, nawet jak już tak stoimy, trzymajmy lekko nogę na pedala hamulca. Panie Witku, albo trzymajmy pomieszał mi pan w głowie. Albo już trzymajmy całkiem. Ten hamulec do momentu, aż pojazd za nami zatrzyma się i wtedy my na ręczny, a on nie przejdzie na hamulec nożny, żeby znowu był czytelny dla tego z tyłu.
Znaczy nie, no, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, czyli ta mgła, opady i tak dalej, no to z automatu zawsze trzymamy nogę na tym hamulcu dla bezpieczeństwa. Niejednokrotnie ja jeszcze, może nie w mieście, ale poza miastem, jeżeli hamuję, widzę, że coś się dzieje przede mną, to jeszcze włączam światła awaryjne. Na przykład żeby, na autostradzie. Na autostradzie włączam tak światła awaryjne, żeby ostrzec tych z tyłu, że coś jest, jakieś jest niebezpieczeństwo. Czy to był wypadek, czy pojazd stoi jakiś tam i tak dalej. No tyle możliwości jest, jak zachowywać się w samochodzie, prawda? Kiedy stoimy w korku. Ale to dobre, dobre, bo to edukuje. Edukuje. To jest bardzo ważne. I uświadamia o pewnych rzeczach. Ja potem przychodzę do domu i opowiadam mężowi, co i jak. I on dopiero wtedy wierzy, jak mówię, bo pan Tomasz powiedział. No to teraz... boję tego autorytetu. Właśnie, nie dość, że mądry, to jeszcze dowcipny. Jak żyć z takim... z byciem takim idealnym. Mówi pani teraz o mężu swoim. No ba, zawsze. Kolejny telefon, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Z Jarosławia. Witamy. Ja chciałbym powiedzieć, że przy przeglądzie technicznym dowód rejestracyjny jest wymagany. A. I musimy go przedłożyć. No dobra, ale mamy wszystkie pieczątki mamy tam wstawione. I co no da? Tak, otrzymujemy karteczkę i z tą karteczką do Wydziału Komunikacji i tak dalej. Czyli ale musimy, czyli nie. Musimy. Nie, ale pan... Musi pan, że mówi... O, czyli nie możemy z karteczką sobie chodzić? No możemy. 2 tygodnie, o. Może nam się dłużej uda. No dobra, ale teraz zrobił pan przegląd, ma pan tą karteczkę, nie wymienił pan dowodu. No ale musi pan wymienić, nasz słuchacz dobra, mówi, ale że poczekaj, musi. Poczekaj, nie wymieniłem, ja nie wymieniłem. Dobra, ja nie dobra, wymieniłem pan dowodu. Tomasz, dobra. Nie wymieniłem. Jeżdżę przez miesiąc i po miesiącu zatrzymuje mnie policja. Przecież oni nie wymagają ode mnie dowodu rejestracyjnego. No mogę tak jeździć, ale przy kolejnym badaniu... Muszę mieć dowód rejestracyjny. A, przy kolejnym, to za rok. Czyli rok albo, można. Albo 2 lata, albo 3. Jak się uda. No ale właśnie, może się udawać, bo policja może nie wiedzieć, że my nie mamy. No. Czyli rok. Dobry i rok, tak? Dobry. Aha, nie, pani powiedziała, że oni wiedzą wszystko. Więc nie wiem, czy wiedzą. Ja, znaczy, no uważam, dobra, że wiedzą, ale nie wiem. Przypuśćmy, że wiedzą. Tak po cichu powiedzmy, że wiedzą wszystko. Ja... Tak, bo wymiana dowodu rejestracyjnego. 75 zł. No właśnie. I oni powiedzą, proszę pana, proszę pana, już miesiąc minął od przeglądu, a tu jest napisane, że pan nie wymienił tego dowodu rejestracyjnego, bo urząd nie zarejestrował. Budżet państwa trzeba zasilić. A, widzimy, to oni wiedzą. 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 Bardzo panu dziękujemy, postawił nas pan na nogi. Dziękujemy. Wiedzą. Pozdrawiamy. Wiedzą. No jak, 75 zł? Urząd też powiadomi, CEPiK, tak, wiedzą. I powiedzą, rok minął, miesiąc, a pan by nie wymienił dowodu, bo nie mamy informacji. Nie wiem, czy jakiejś kary nie przewidują, jak się tak nie wymieni w terminie. My pogrzebiemy przy tym. Jak ja bym była budżetem państwa, to bym domagała się. To ja bym się domagała od obywateli takiej systematyczności, takiej precyzji i takiego zdyscyplinowania. A w Londynku leje deszcz. Szczególnie za 75 zł. Prawda? A w Londynku leje deszcz, ale ciepło jest. 12 stopni na plusie oczywiście. A u nas, widzi pani ile u nas? Niecałe 3 stopnie. Aha. A padało, jak pan jechał do radia? Nie. A wcześniej padało. No, synoptycy twierdzą. Padało, przestawało. Będą przejaśnienia. Ja znowu powtórzę to samo, drodzy słuchacze. Jeżeli mamy taką pogodę jak dzisiaj, włączymy światła mijania, bo to raz pada, raz nie pada, czyli bezpieczniej będziemy, jak będziemy właśnie na światłach mijania. A właśnie, ja zacząłem mówić, zapomniałem, przerwało mi się w głowie. Albo ja panu przerwałam, za to serdecznie przepraszam. Myśl mi się przerwała w głowie sama. No tak bywa. Miałem apel do pasażerów. Jeżeli pasażer siedzi z boku i kierowca jedzie, to zapyta się, niech ten pasażer się nasłucha, pasażer zapyta kierowcę, a ty masz światła mijania, bo mrzawka jest. Może to go pobudzi, tego kierowcę, może on o tym nie pomyśli. Pan Piotr, spóźnione pozdrowienia z drogi, bo widziałem pana Tomasza 5 grudnia na ulicy Jałowego, ale nie dawałem sygnałów, żeby nie stresować kursanta. I dobrze, dziękujemy panie dobrze, Piotrze. Dobrze, panie Piotrze, następnym razem jakieś tam machanie ręką przez szybę i tak dalej. Dobrze. Tylko tak, nie trąbimy na kursantów, oni się naprawdę bardzo denerwują. Dobrze, i teraz jeszcze pan Bogusław odpowiedzi do pana Tomka. Dzięki temu objazdowi ruch się w miarę toczy. Gdyby nie ci cwani, rondo... Jana Pawła II w chwilach szczytu byłoby nieprzejezdne. Chodzi o parking. No tak, no zawsze tam tych paru się tam wetnie troszeczkę inaczej, będzie troszeczkę mniejszy korek, mniejsze zagrożenie. A jeszcze wracając do tego trąbienia na kursantów, dobrze? Tak? Proszę, żebyście państwo mieli świadomość, jak kursant przeżywa to trąbienie i ruch innych pojazdów. W momencie, gdy ma wzniesienie i stoi sam na skrzyżowaniu, aż widzę, jak patrzy w lusterko, nikogo nie ma, zupełnie inaczej rusza na tym wzniesieniu, na skrzyżowaniu, niż jak dojedzie do niego pojazd. Od razu jest spina, patrzy się, ja mówię, po co tam patrzysz? Pojazd przyjechał, panie Tomku, stoi za mną. Ja mówię, to
co z tego? Ruszaj tak, jak zawsze ruszałeś. No dobra, dobra, dobra. A jeżeli jeszcze usłyszy sygnał dźwiękowy, to jest pytanie, na mnie? Nawet jak na niego trąbią, to ja mówię, nie, nie na ciebie, nie przejmuj się, rób swoje, nie na ciebie, nie, nie, żeby go nie spinać. Pytanie. Na mnie? Tak, na mnie. I tak od razu skonfundowani się czujemy, nie, że ktoś na nas, to nie jest przyjemne uczucie. Nie. Nie. I może dlatego nie trąbimy na, tak, i może dlatego nie chcemy trąbić na innych, bo może. Wiemy, jakie to jest nieprzyjemne. Może tak, ale jeżeli jest zasada, to znaczy potrzeba, to trąbmy. Jeśli państwo chcą zobaczyć, jak wygląda głośnik w naszej reżyserce, to można zajrzeć na kanał Polskiego Radia na YouTube. Głośnik? Polskiego Radia Rzeszów, Polskiego Radia Rzeszów. Głośnik, tak. No to teraz telefon, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, prosimy bardzo. Panie się Krzysztof. Witamy. Ja mam takie pytanko, czy na przykład w wypadku kolizji są potrzebne oryginalne dokumenty, czyli dowody ubezpieczenia, czy też nie? Właśnie nie, to mnie też dziwi. Wystarczy oświadczenie, ale nie wiem skąd mamy, znaczy, no widzi pan, możemy wejść w internet, możemy sprawdzić to w CEPiK-u, mamy sprawcę, on może nam pokazać, że ma to ubezpieczenie. Dla mnie to wszystko jest, szczerze mówiąc, nie do końca jasne i wiem, że w krajach, gdzie dowody rejestracyjnych i ubezpieczenia o cenie trzeba wozić, i tak ludzie wożą po to, żeby nie wzywać policji, po to, żeby się dogadać i napisać oświadczenie. No właśnie, w przypadku, powiedzmy, nie wezwania policji, no to jak się mam okazać, czy mam ważne przeglądy? No właśnie. Czy powiedzmy ten ktoś na przykład, powiedzmy, no nie ma dostępu do internetu w tym momencie, no i nie wie, czy mam ubezpieczenie, czy nie mam, czy tak, no i skąd wziąć w ogóle numer policji, skoro jej nie posiadam. Tak jest. Nie wiem, wie pan, ja muszę nad tym poczytać, muszę tam gdzieś pogrzebać, bo naprawdę ja tego. Wyjaśnijmy to raz na zawsze. Dla mnie to też jest niejasne i ja tego nie do końca to rozumiem, to całe, no, bez dowodu, to ważne, bez policji. Potencjalnych Kowalskich. Tak. Dziękujemy tak. Panu serdecznie, pozdrawiamy. Państwo są nasi słuchacze niezastąpieni. Pan Piotr, witam. W przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym mamy 30 dni na zgłoszenie tego w Wydziale Komunikacji. Wypełniamy wniosek i otrzymujemy dowód tymczasowy. Urząd ma 30 dni na wydanie nam nowego dowodu rejestracyjnego, za które oczywiście musimy zapłacić. Mhm. Dziękujemy, no tak, panie to Piotrze. Wiemy, że trzeba, to wiemy, że trzeba, tylko... No ale są terminy, pan no Piotr, konkretne terminy tak, podał. Tak, to wiemy, znaczy ja wiedziałem, że są terminy, nie może nie 30-dniowe, ale wiedziałem, że są terminy. Tylko ja myślałem, jak zrobić, żeby zaoszczędzić 75 zł i tego nie wymieniać, wiem, prawda? Żeby obejść system. Tak, obejść system i czy pan, ktoś jest w stanie sprawdzić to, że ja ten dowód mam już wypieczętkowany cały. Ja powiem panu, że ja tego nie rozumiem, ja jestem taką służbistką. A to ja też jestem, tylko ja tutaj tak sobie tak próbuję. A dobrze, tak sobie pokombinować. Tak, to możemy. Ja tylko próbuję tak pokombinować. Oczywiście. Czy wiedzą, czy nie wiedzą, o tym myślałem. Teraz tak, pan Grzegorz, wracając do tematu dowodów, przecież jadąc na przegląd, osoba dokonująca przeglądu sprawdza inne dane niż miejsca na pieczątki. I ostatnio też o to pytałem i stwierdził, że nie ma potrzeby wymiany, wystarczy potwierdzenie dokonania przeglądu, ale dowód identyfikuje pojazd. Czy co, to w końcu jest, czy nie ma? Nie, no jest. Nie, jest. Jestem pewien, że jest. Jak nie ma miejsca na pieczątkę, trzeba dowód wymienić, żeby było pieczątka. Musimy. Pieczątka jest najważniejsza. Tak, musimy wymienić. My sobie tutaj takie żarciki troszkę żarciki. Też stoimy. Tak, nie, jak stoimy w korku, to sobie stroimy żarciki. No chyba raczej nie znam wtedy do śmiechu. Witamy, dzień dobry. Kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, prosimy. Ja chciałbym jeszcze poruszyć temat jazdy na rondach. Mhm, super. Dlaczego na przykład na rondzie na Bobitnym nie można zrobić takich jakby schodków, tak jak jest na rozjeździe na autostradę na Świlczy? A to by bardzo dobrze rozładowało troszeczkę korki, bo kierowca byłby zmuszony, żeby jechać na odpowiedni zjazd, odpowiednim wjazdem na rondo. Ja panu odpowiem na to pytanie. To ronda, tak jak na Świlczy, jak pan sobie wejdzie nawet w internet, rzuci pan sobie na Google Maps z góry na to rondko, pan popatrzy na to turbinowe, to zwróci pan uwagę, że z niektórych kierunków nie ma możliwości zawrócenia na tym rondzie, na tym skrzyżowaniu. Nie da się zawrócić. Więc na Pobitnym z każdego kierunku musi być możliwość zawrócenia i tam nie można ustawić takiego ronda turbinowego. Tam jedno, co można by było zrobić, to przed rondem narysować znaki poziome i pionowe na kierunki jazdy na pasach ruchu. Że pas prawy jest do prosto w prawo, pas lewy jest do prosto w lewo. I to dlaczego tego nie mogą w swoim mieście zrobić? Tyle rzeczy jest zrobionych porządnie, a tyle farby poszło. Tak naprawdę największy bałagan. Tak. Tam jest potężny bałagan na tym rondzie. No wczoraj była stłuczka. Tak, wczoraj była stłuczka. Wtedy poruszam. No to wielokrotnie widziałem, jak ktoś na przykład jadąc od ulicy Piłsudskiego naokoło prawym pasem jechał sobie, żeby pojechać w stronę Zawęża. To jest katastrofa. Ileś razy już mało brakowało, miałbym kolizję, ale
No wiadomo, jako tam doświadczony kierowca daje sobie z tym radę i był pan czujny. Odpowiednio się rozglądam po lusterkach i patrzę, co się dzieje koło mnie. Tak jest. No ale pasowałoby to w jakiś sposób porządkować. Nie wiem, czy to jest taka w ogóle możliwość, żeby w jakiś sposób to ogarnąć tam, no bo to jest katastrofa, jak niektórzy tam jeżdżą. Oczywiście. Bardzo panu dziękujemy. Ma pan stuprocentową rację. Pozdrawiamy serdecznie. No wczoraj jechałam tak wczesnym popołudniem i była stłuczka. Policja stała oczywiście tam na Pobitnym. Ale wie pani... pan co, tyle farby poszło na te zygzaki. Ale powiem pani co, wie pani co? Ja nie wiem, czy ja... Pan źle nie może pomalować. Nie, czy ja źle widziałem, czy dobrze widziałem, ale mam wrażenie, że tutaj przy tym... Och, Holender... Siemieskiego, taki tam jest sklep, Drewpol, coś tam. I tam ten zygzak chyba jest zamazany na czarno. Co pan opowiada? Tak mi się wydaje. Tylko nie wiem, czy to była woda, czy to był deszcz, czy on był zamazany. Czy nie zaczęli już zamazywać. Może nas słuchają, doszli do wniosku ci zarządcy dróg, że jednak bez sensu malują te zygzole. Ale powiem pan, że te zygzaki są wszędzie, w całej Polsce. Ja ostatnio jechałem do Warszawy. No widzi pan, czyli trend ogólnopolski. Bez sensu zupełnie. Może jest jakieś zarządzenie odgórne malować zygzaki te. Ale ta farba by się przydała, żeby to oznakowanie poziome przyrobić. No właśnie, tam wypadałoby. Niestety, proszę państwa, ustaliliśmy, że my tego zrobić nie możemy z panem Tomkiem. Nie mamy nie takiej wolno. Mocy sprawnej. Choćbyśmy mieli. Namalować tam, tak? Namalować kamizelki znaku. Byśmy założyli. No, żeby... To można by. Ale mówię o malowaniu. O malowaniu. Farbę. Tylko taką trzeba mieć dobrą farbę. Bo... No, ale to farbę byśmy zorganizowali, tylko nie wolno nam niestety. No nie wolno, niestety. Nikomu nie wolno ani stawać znaków, ani zdejmować tych znaków. To musi tylko zarządca dróg ma prawo tam sobie tam podłubać w tych znakach. A taką ma władzę, nie? Ma władzę, ale mógłby to zrobić. No, są skrzyżowania, nie ma co ukrywać, są skrzyżowania, gdzie takie rondo jak nasze na Pobitnym są oznakowane znakami pionowymi, poziomymi, który pas jest w jakim kierunku, to nie jest problem. No, można to zrobić, tylko trzeba chcieć. Wybrzmiało. Świetnie. To teraz wybrzmi także felieton pana Waldka. Musimy dziś przeczytać, bo wczoraj, nie wczoraj. Wróć! Tydzień temu nie przeczytaliśmy. No to się plamy. Felieton pana Waldka. Ostry felieton. O, tak? O, to ja nie. O, farsa. Się boję. Tytuł niby niewinny. Farsa. Znaczy okay. Nie niby, tylko niewinny. Okay. I długi. Witam. Z góry przepraszam, bo muszę jak to prawdziwy Polak trochę ponarzekać. To jest po prostu dramat. Nie dość, że zbierają się coraz ciemniejsze chmury nad dieslami, że ich podobno mega mega destrukcyjny wpływ na czystość powietrza i tu jak ich samozwańczy adwokat zapraszam do okolicznych podrzeszowskich miejscowości w porze przedwieczornej, kiedy to domowe piece przyjmują dosłownie wszystko, a w powietrzu unosi się cała tablica Mendelejewa. No to jeszcze ta cena oleju napędowego to jest dramat. A spadła, jakaś spadła, farsa. Spadła. No bo to jest taki z tamtego tygodnia. Tak, wcześniej pisany, bo spadła przed 2 dni temu. Żeby tak zwana ropa była droższa od benzyny i to o 45 groszy na litrze. To teraz się, to się raczej utrzymało, ta tendencja. No to no właśnie. Ale cena spadła, było 5,50, no to teraz nic, jest 5,30. Ale jest droższy no olej. Jest. Jest droższy, benzyny jest droższy, no oczywiście. Ludzie. Przecież nie po to ludzie kupowali diesle, żeby nawet takie rzeczy... Nawet ja kupiłem wariat. No ja też. Panie Waldku, mamy tu fanklub diesli. Powtarzam, dramat i farsa. To tak jakby kromka chleba z masłem była tańsza od gołej kromki, albo pizza z niczym była droższa, aniżeli pizza ze wszystkimi dodatkami. No gdzie tu sens i logika? Brak. A my jako naród co? Ano nic. O przepraszam, w internecie nakręcana była wielka akcja protestacyjna w postaci nietankowania w ubiegły poniedziałek. Akcja naprawdę przyniosła skutek, na drugi dzień cena spadła o 2 grosze na litrze. Ja ciebie. No lepiej nie powtarzać takich akcji, bo jeszcze właściciele stacji benzynowych pójdą z torbami. Nie, ale to trzeba przejść na 1000 litrów, wie pani, jak my, żeśmy zaoszczędzili. Albo oni stracili. O. No to pan Waldek ma inny pomysł. Okay. Powinniśmy wziąć przykład z Francuzów. Ci na samą wieść o zamiarze podwyżek wyszli na ulicę, a u nich litr paliwa kosztuje około 1,5 euro. To, tak tutaj pisze właśnie pan Waldek. To troszkę więcej aniżeli u nas, bo przeliczając na ichnią walutę wychodzi jakieś 1,2 euro. Tylko, że Paryżanin za przeciętną pensję kupi sobie około 2000 litrów paliwa, a Rzeszowianin za przeciętną wypłatę jedynie 888 litrów.
2000 musimy do 888 litrów. Gonić. No i oni w ramach wyrażenia niezadowolenia zablokowali największe rondo w stolicy Europy. Ponadto sprawili, że Champs-Élysées nie pachniała najdroższymi perfumami, tylko palonymi oponami. A my co? No tak, nie mamy takiego dużego ronda, ani tak znanej pachnącej ulicy. Ale za to strzelamy jednodniowego focha i to nawet nie całkiem, bo tankujących tego dnia było wielu. No ale cóż, Francuzi kochają diesla, wszak robią jedne z najlepszych silników zasilanych tym paliwem, co zresztą widać na ulicy, jeśli akurat nikt jej nie blokuje. Bo podobno 80% aut na francuskich ulicach to właśnie diesle. O, proszę. Może dlatego taki smog wielki tam jest w Paryżu. Jaki smog? Z diesla smog? Mają teraz filtry cząstek stałych. Aha. I nie wie pan, co z tymi filtrami różni ludzie robią? Są kary za wycinanie. Mhm, no właśnie. A i wielu i to duże? Duże. A i wielu producentów ja nie wyciąłem. Nie wiem, przepraszam. Pani nie skończy tego. Dobra, ale to są odzywam. Bardzo ważne tematy. Widać, że diesle nas bardzo poruszają. Czyli dobry felieton. Dobry skoro felieton, porusza dobry taką felieton. Dyskusję. Ale nie trzeba wycinać filtra cząstek stałych. Wystarczy raz na jakiś czas przegrzać ten silnik, czyli wyjechać na autostradę. Przejechać autostradą powiedzmy 20 km 140 na godzinę, z powrotem 140 na godzinę i się nie zapycha. Co raz na jakiś czas trzeba to przelecieć. Tak, no dobrze, gdzie tutaj ja skończyłam? A i wielu producentów aut bierze od nich silniki i montuje w swoich samochodach. U nas musiałby pewnie gaz podrożeć, to dopiero wtedy naród by się zdenerwował. Chociaż może to nie o to chodzi. W końcu tyle lat w tyłek byliśmy kopani przez bliższych lub dalszych, swoich, obcych, to się przyzwyczailiśmy i pośladki stwardniały. A może chodzi o gest, a co mnie nie stać, jak sąsiad jeździ, to ja silnika nie gaszę, czy jest potrzeba, czy nie. Och, jaki ja niemądry, dopiero teraz zrozumiałem, ta drożyzna to dla naszego dobra. Droższe paliwo to mniej jeżdżenia, więcej czasu w domu z bliskimi, w miłej rodzinnej atmosferze, a nie wozić się po mieście, nie wiadomo za czym. A i samochód mniej wyeksploatowany. A jak do pracy, to przecież jest zbiorowa komunikacja, to też plusy, nowe znajomości, nowe doświadczenia, nowe zarazki, bakterie i takie tam jeszcze inne plusy. Ale są też plusy tej całej nagonki w Europie na diesle. Jakie? Po pierwsze, bo Europa lub ci, którzy tam jeżdżą, pozbywają się aut z tym silnikiem, więc tanieją te auta i dla potwierdzenia tego faktu ujawnię, że pewien znajomy kupił ostatnio Audi A6 z 2006 roku, czyli auto, za które wielu oddałoby nerkę, za jedyne... Wie pan ile? No nie będzie. 15 tysięcy złotych. Szok. Zepsute chyba. Myślę, że nie, że nówka nie. Prawie nówka co do 12 lat, nieśmigana. Szok, za te pieniądze biorę, choćby miałbym nim jeździć tylko po marchewkę na grządki. Albo żeby miało mi służyć tylko do słuchania radia Rzeszów, oczywiście. A po drugie, skoro wszyscy przerzucą się na benzynę, gaz albo prąd, to siłą rzeczy ropa potanieje. Więc na te grządki, po te marchewkę, to po taniości będę jeździł. Ale ma rację pan Waldek. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam. Waldek, czyli nasz felietonista, pan Waldemar Warchoł. Brawo! Brawo, brawo, wielkie brawo. Czyli co, postawmy swoje diesle na kołkach i poczekajmy, tak. Mój i tak nie odpalił i nie stoi. Odpalił? Nie, mój palił. A wie pani, jaką miałem ciekawą sytuację? Latem pokazywało mi, że akumulator mam słaby, tak. Doładowałem go, potem znowu pokazywało, że słaby, potem mu przeszło już to pokazywanie, a teraz zimą minus 5, minus 9 on mi odpala i jeżdżę. Jak to panu odpala? No normalnie mi odpala, a pokazywał, minus że słaby. Już gotóweczkę odłożyłem na nowy akumulatorek, on odpala. Ale przyjemne, nie? Przyjemne, ciekawe, kiedy padnie. Gotóweczka na boku leży, czeka. No mój taki niespodzianki nie zrobił, po prostu padł przy minus 2 stopniach i nie da się już z nim zrobić to już nic. Nie ma nic, nie ma co. Nie ma co. U mnie może jakiś błąd w systemie, może ten komputer zaszwankował i tak on tam sobie coś tam napisał do mnie bez potrzeby. Tak też może być. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie państwa. Spotykamy się za tydzień. Ksenia Burkhardt, Marek Kołodziej, instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Pani redaktor Polskiego Radia Rzeszów, pani Bernadeta Szczyp.